Pierwszy referat zostanie przeczytany przez panią doktor habilitowaną Janę Hendelek. Referat pani Katarzyny Biel-Ziółek z Akademii Ignatianą, który zatytułowany jest Potrzeby i bariery ludzi chorych oraz niepełnosprawnych. Zapraszam. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza niemożność uczestniczenia w życiu gospodarczym, politycznym czy też kulturowym. Jest ono uwarunkowane brakiem dostępu do zasobów dóbr i instytucji, ograniczeniem praw społecznych oraz niezaspokojeniem potrzeb jednostki. Bardzo często zjawisko to dotyka osób chorych i niepełnosprawnych. Choroba jako przeciwieństwo zdrowia zazwyczaj powoduje osłabienie sprawności życiowej człowieka. Ma ono jednocześnie charakter biologiczny, psychiczny i społeczny. Choroba polega na zaburzeniu funkcji lub uszkodzeniu struktury organizmu. O zaistnieniu choroby można mówić wtedy, gdy działanie czynników chorobotwórczego wywołuje niepożądane objawy różniące się od czynności zdrowego organizmu. Konsekwencją poważnej choroby lub nagłego wypadku często staje się trwała niepełnosprawność. Jak wynika z aktualnych badań statystycznych, prawie 14% naszego społeczeństwa stanowią osoby niepełnosprawne. Cytuję. Niepełnosprawność jest to obniżony w stosunku do norm ustalonych dla danej populacji stan sprawności organizmu, powodujący utrudnienie, a często także ograniczenie funkcjonowania fizycznego i psychicznego oraz zdolności do pełnienia ról społecznych. Człowiek niepełnosprawny z uwagi na kalectwo czy chorobę ma trudność w funkcjonowaniu fizycznym i psychospołecznym, znajduje się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz ma kłopoty w osiągnięciu celów życiowych, zaspokojeniu potrzeb i adaptacji społecznej. Koniec cytatu. Cytat pochodził no będziemy potem pytać autorkę. Od strony egzystencjalnej poważna choroba może być dużym wstrząsem psychicznym w życiu człowieka. Wiąże się ona zazwyczaj z diametralną zmianą trybu życia, niemożnością aktywności społecznej i zawodowej, jak również doświadczeniem ograniczenia swoich możliwości psychofizycznych. Choroba wiąże się nie tylko z cierpieniem o charakterze fizycznym, ale także o charakterze duchowym. Cierpienie określane jest bowiem jako ból, doznanie braku lub straty doświadczane przez osobę. Od strony moralnej choroba stanowi poważne wyzwanie dla człowieka chorego i dla jego otoczenia, a szerzej dla całego państwa i społeczeństwa. W porównaniu na przykład ze Szwecją, w której od lat zarówno opieka, jak i zabezpieczenie finansowe osoby niepełnosprawnej należy do obowiązków państwa, Polska jako kraj Unii Europejskiej nadal niewystarczająco poczuła się do rzeczywistej opieki i wsparcia osób chorych bądź niepełnosprawnych. Bardzo istotnym, za to zupełnie nierozwiązanym problemem jest potrzeba opiekunów dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, którzy byliby bardzo pomocni w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Opiekunowie mogliby w znacznym stopniu uniezależnić osoby niepełnosprawne od konieczności stałej opieki przez członków ich rodziny lub też umożliwić rodzicom dzieci niepełnosprawnych podjęcia pracy zawodowej przynajmniej na pół etatu. Ponadto rodzice chorych dzieci powinni mieć pierwszeństwo podejmowania pracy, którą można wykonać w domu. Z racji różnych dysfunkcji wynikających z rodzaju schorzenia, ludzie niepełnosprawni bardzo często narażeni są na konieczność przezwyciężenia różnego typu barier i przeciwności. Mają oni znacznie utrudnienia w zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych, jak również w pokonywaniu własnych ograniczeń wynikających ze schorzenia. Stan zdrowia często ogranicza im możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym oraz zawodowym. Konsekwencją tego zjawiska bywa samotność oraz poczucie wykluczenia społecznego. Traktowanie choroby bądź niepełnosprawności i wynikającej z niego cierpienia jako zadania czy wyzwania moralnego wydaje się stanowić najbardziej właściwą postawę etyczną. W taki, a nie inny sposób patrzył na cierpienie Ojciec Święty Jan Paweł II. Głosił on, iż, cytuję, w sytuacji choroby człowiek może przeżywać różnego rodzaju cierpienia duchowe, np. doświadczenie niezrozumienia ze strony otoczenia, samotność, opuszczenie, wyrzuty sumienia, trudność zrozumienia. Koniec cytatu. Integralne spojrzenie na chorobę stanowi punkt wyjścia do poszukiwania jej sensu. Znaczenie tych poszukiwań jest tym większe, im bardziej współczesny człowiek doznaje poczucie absurdalności bólu i choroby. Według Ojca Świętego głębsza analiza pozwala dostrzec w chorobie ukryte znaczenia i sensy. Niejednokrotnie w chorobie objawia się wielkość i siła moralna człowieka. Papież pisał, iż bardzo często, gdy ciało jest głęboko chore, całkowicie niesprawne, a człowiek jakby niezdolny do życia i do działania, to wówczas wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej jeszcze się uwydatnia, stanowiąc przyjmującą lekcję dla ludzkiego zdrowia, dla ludzi zdrowych. Bariery zazwyczaj tkwią przede wszystkim w świadomości społecznej. Są one spowodowane najczęściej niezrozumieniem, niewiedzą, utrwalonymi od lat stereotypami i uprzedzeniami. Postrzeganie ludzi niepełnosprawnych przez pryzmat niesprawnego ciała często nie pozwala na traktowanie ich jako osób myślących i czujących oraz mających takie same potrzeby, aspiracje, prawa i obowiązki jak inni. Można również zaobserwować stygmatyzację osób chorych i niepełnosprawnych wynikającą z niewystarczającej wiedzy na temat różnorodnych problemów, z którymi muszą one się borykać. Nie ulega wątpliwości, iż osoby chore bądź niepełnosprawne na wszystkich etapach życia powinny brać czynny udział w szeroko pojętej rehabilitacji psychologicznej, społecznej i ruchowej. Tylko bowiem wieloprofilowa rehabilitacja ma szansę bardziej je uaktywnić, usamodzielnić oraz zintegrować ze społeczeństwem. Tylko czynny udział w wieloaspektowej rehabilitacji może stworzyć tym osobom szansę na aktywne i satysfakcjonujące życie, gwarantujące rozwój oraz aktywizację. Osoby chore zazwyczaj mają takie samo pragnienie i marzenie jak ludzie zdrowi. Mają cele, marzenia, dążenia, które pragną zrealizować. Pragną one wierzyć w celowość podejmowanych wyzwań, jak również w to, że ich wysiłek nie pójdzie na marne. Ludzie niepełnosprawni w miarę swoich możliwości winni zawsze starać się zdobywać wiedzę, umiejętności oraz różnorodne doświadczenia życiowe. Niewątpliwie edukacja może stać się metodą na ciągły rozwój i rozszerzanie horyzontów myślowych. Nauka bowiem najskuteczniej rozwija świadomość oraz rozszerza zainteresowanie otaczającym światem. Kształcenie wzmacnia poczucie własnej wartości, jak również stwarza wiele powodów do radości i satysfakcji. Umiejętność pokonywania wszelkiego typu barier i ograniczeń wzmacnia w chorych poczucie pewności siebie oraz umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną. Każda osoba chora czy niepełnosprawna odczuwa potrzebę posiadania poczucia bezpieczeństwa gwarantowanego przez państwo, w którym żyje. Pragnie ona szacunku należnego każdemu człowiekowi, jak również posiadania godnych warunków życia oraz możliwości wzrastania i rozwoju. Osoby chore potrzebują dobrej dostępności do leczenia i wszelkiego rodzaju działań rehabilitacyjnych, zmierzających do wieloaspektowego niwelowania skutków niepełnosprawności. Pomimo zmieniającej się na korzyść osób chorych świadomości społecznej, nadal istnieją środowiska, w których osoby te postrzegane są w negatywnym świetle niemożności. Brak pracy i potrzeba opieki nad osobami chorymi powoduje, iż postrzega się je jako ciężar dla rodziny oraz dla całego społeczeństwa. Należy dodać, iż stereotypowe myślenie o osobach niepełnosprawnych jak o ludziach gorszych, głupszych czy mniej wartościowych, wciąż ma negatywny oddźwięk społeczny. Warto dodać, iż chęć dostrzeżenia pozytywnych postaw i rzeczywistych wartości takich osób należy przede wszystkim do dobrej woli ludzi, którzy ich otaczają. Szczególnie dotkliwe i bardzo przykre dla osób ze schorzeniami neurologicznymi jest powszechne uosobienie ich z ludźmi upośledzonymi umysłowo. Jest to zjawisko powszechne i krzywdzące. Polskie społeczeństwo jest zdecydowanie najmniej otwarte na ludzi niepełnosprawnych intelektualnie oraz osoby psychicznie chore. Brak znajomości problemów obydwu grup chorych wzmacnia społeczne obawy i niechęć bezpośredniego stykania się z takimi osobami. Chcąc poprawić warunki życia osób chorych i niepełnosprawnych w naszym kraju, należy zadbać o stworzenie im możliwości aktywizacji społecznej oraz zawodowej na otwartym rynku pracy. Dla ludzi, którzy nie są w stanie pracować, powinny powstać ośrodki terapeutyczne, w których osoby te mogłyby aktywnie spędzać czas, rozwijając zainteresowania i nabywając nowe umiejętności. Według Kozielskiego godność musi powstać w wyniku aktywności człowieka w procesie jego samorealizacji. Tak więc poza likwidacją różnego typu barier należy stworzyć chorym możliwość godnego życia poprzez szansę bycia produktywnymi oraz potrzebnymi członkami społeczeństwa na miarę swoich możliwości. Warto pamiętać o tym, iż stworzenie osobom chorym poczucia godności, szacunku oraz poczucia użyteczności dla innych jest równie ważne jak zapewnienie im należytej pomocy lekarskiej czy rehabilitacyjnej, opieki bądź wsparcia psychicznego. Według Goffmana bardzo często zdarza się, iż osoby niepełnosprawne za wszystkie swoje niepowodzenia obwiniają fakt obniżonej sprawności i samodzielności. Dlatego też warto zmierzać do tego, aby ludzie ci byli maksymalnie sprawni, aktywni i samodzielni. Należy tutaj przypomnieć również słowa profesora Aleksandra Hulka, prekursora idei integracji w Polsce, który głosił, iż, cytuję, miarą kultury społeczeństwa jest stosunek do osób niepełnosprawnych. Koniec cytatu. Zawsze każdy sukces osoby niepełnosprawnej w dużej mierze zależy od poziomu empatii oraz chęci udzielenia jej pomocy przez rodzinę oraz środowisko, w którym żyje. Warto więc zabiegać o to, by osoby te miały wiele szans odnoszenia sukcesu w wielu aspektach życia oraz w różnych środowiskach. Niewątpliwie życzliwość i zrozumienie oraz umiejętne stworzenie osobom chorym pozytywnej motywacji do działania sprzyja podejmowaniu przez nich nowych wyzwań oraz mobilizuje je do działania. Każda forma aktywności osób niepełnosprawnych sprzyjająca ich rozwojowi osobistemu i twórczemu działaniu wydaje się być podstawowym determinantem wyznaczającym jakość oraz sens ich życia. Aktywność z reguły zmniejsza poczucie izolacji społecznej, a tym samym równocześnie przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu. Warto dodać, iż przede wszystkim brak znajomości problemów osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo są przyczyną nieadekwatnych zachowań w kontaktach z nimi. Występuje stygmatyzacja ludzi niepełnosprawnych wskutek niewystarczającej wiedzy na temat różnego typu schorzeń oraz w wyniku lęku przed osobami wymagającymi pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Zdecydowana większość pracodawców nie jest zainteresowana zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością. Jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest stereotypowe przekonanie, że osoby niepełnosprawne są osobami mniej wydolnymi i mniej wydajnymi. Więcej chorują, mają wysokie oczekiwania oraz mniejszą praktykę zawodową. Wśród pracodawców brakuje wiedzy o specyfice problemów niepełnosprawnych pracowników, o ich rzeczywistych potrzebach w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji. Zbyt mało prowadzi się działań edukacyjno-szkoleniowych czy warsztatowych, które pozwoliłyby na wzajemne poznanie osób niepełnosprawnych i pracodawców, którzy mogliby ich zatrudniać. Silną motywacją dla pracodawców mogą stać się jedynie ustawowe uprawnienia i programy zapewniające korzyści finansowe wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wiedza na temat korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników jest nadal niedostateczna, a obawy pracodawców nie skłaniają do zatrudnienia ich pomimo zachęt ekonomicznych. Zasygnalizowane wyżej problemy wymagają wdrażania szerokiego zakresu zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością na rynek pracy poprzez rozpoznanie i likwidowanie barier zmierzających do zwiększenia aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Konieczne jest również podniesienie świadomości na temat znaczenia aktywności zawodowej samych niepełnosprawnych i ich otoczenia. Niewątpliwie zawsze należy zmierzać do tego, aby wzrastała w społeczeństwie świadomość istoty problemów ludzi chorych i niepełnosprawnych. Sami niepełnosprawni powinni starać się być maksymalnie zrehabilitowani i wyedukowani, tak by mogli oni być pełnowartościowymi partnerami na otwartym rynku pracy. Warto zaznaczyć, iż jakość życia osób chorych czy niepełnosprawnych w bardzo dużym stopniu zależy od ich nastawienia do życia i woli, przełamywania barier oraz stereotypów na miarę swoich możliwości. Kasiu, dziękujemy. Ja zachęcam do dyskusji, zadawania pytań. Bardzo proszę. Dobrze, to w takim razie, jeżeli Państwo pozwolą, to ja zadam pierwsze pytanie, bo tutaj została pokazana taka bardzo ważna korelacja tak naprawdę osoby chorej czy osoby z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. I wydaje mi się, że bardzo ważnym aspektem jest tutaj zrozumienie i empatia. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to zrozumienie i ta empatia są takimi wystarczającymi elementami. Czy one mogą rzeczywiście nas zmieniać, czy może potrzebna jest jednak szersza edukacja, no bo empatia sama może być czasami tylko, prawda, emocją, która prowadzi do trudności, ale nie o to chodzi. Na pewno nie jest to wystarczające, ale to jest dużo i od tego mimo wszystko chyba trzeba zacząć, jakie rzeczywiście wczoraj życzliwe relacje w dwóch środowiskach. Ja tutaj pomyślałam o dwóch rzeczach, jak słuchałam tego referatu. Po pierwsze pomyślałam o wczorajszym wykładzie chyba pani profesor, w której była mowa o romantyzacji, o kulturowej romantyzacji, czy może pani profesor użyła innego słowa, choroby i na przykład tej tendencji do przeciwstawiania się w myśli chrześcijańskiej słabego ciała z mocnym duchem. No i z referatu wynika, że Jan Paweł II właśnie w tym cytacie z Jana Pawła II właśnie z tym mieliśmy do czynienia. Znaczy z tym takim mechanizmem, że osoba chora bądź osoba z niepełnosprawnością ma szansę, tym większą szansę wykazać się jakąś duchową siłą czy mocą. Więc to jest pierwsza rzecz, ten jakby taki kulturowy trop, można powiedzieć. A druga rzecz, to mnie zaskoczyła mnie w tym referacie taka paternalizacja w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. To znaczy ja to przynajmniej tak odebrałam, że ten referat był pisany z takiej pozycji dominującej pochylania się nad nieszczęśnikami i chciałam spytać Panią, czy to tak jest, czy to jest celowo wybrana strategia narracyjna? Ja nigdy nie staram się ani sekundę patrzeć na niepełność dawnych jako nieszczęśników. Natomiast okazję do tego, żeby mówić o ich problemach, jeżeli widzę środowisko życzliwe, myślące, dojrzałe i cudne, to staram się każdą taką okazję wykorzystać, dlatego że mało jest tej okazji, żeby mówić problemów. Ubywane zawsze są i będą, jeżeli będzie jeden mniej, to i tak uważam, że warto na tą rzecz działać. Broń Boże, zawsze się z tego poprawiam. W sensie, jacy oni biedni, bo nie biedni, natomiast też wymagają na pewno życzliwości, otwartości i popatrzenia na nich z perspektywy mimo wszystko patrzonego, rzeczywiście od niej jednakowych szansa i możliwościach i no myślę, że każda okazja do mówienia w taki czy inny sposób o problemach niepełnosprawnych chorych jest dla nas cenna, wartościowa i każdą warto wykorzystać. Tak ja czuję i dlatego ogromnie się Niedzielę i szczęście poddaństwu oddaję.